ale ryby tu się rzucają potężnie, tylko jestem ze złej strony, jak zwykle. Nie ma szans, żebym tam dorzucił jeszcze pod wiatr, czy tak z boku. A brakło mi jakieś 20 metrów. Spróbuję sobie trafić w głowę. Prawie. Nie ma bata. Jakbym najpierw stąd zdjął. Aż wstrzymuję oddech, żeby dalej leciał. Gdybym miał nową plecionkę i te blaszki. Wszystko niby jest w samochodzie. Godzina łowienia. Oj, oj, gdzie ten samochód? Okazuje się, że te blaszki zostały jednak w domu. Myślałem, że może jeszcze w plecaku, ale nie. Ale plecionkę mogę wymienić. Ciekawe, czy to coś da. Jest. Ciach. Ciach. Ciach i... Ciach. Teraz myślę, wystarczy czebureczka. Półgramowa. Od razu zakładam dwa giety i niech leci. No. No nic to nie dało. Co za debil, ale no spróbuję jeszcze z tym, z tym ciężarkiem do bocznego troku. Będzie drugi brzeg. Nie, to jest dokładnie to samo. Ale jaki ładny kolorek. Może jeszcze to. Te fiszapy. Fiszapy? Fiszapy. Dobrze latają. Już bez tych głupich ciężarków, tylko... O, księżyc. Tylko zwykła czeburacha 2 gramy. Cięższych nie mam. Mam w samochodzie, ale już bez przesady. Dobra, normalnie będę łowił. Blisko. Sarny? Czy miś?
na wszelki wypadek założę plecak, żebym wolniej biegł. No coś tam łazi. Dobra, te okulary to już może nie. O, co to jest? Fuck. To nie jest sarna chyba. No nie, to nie jest ryś. A, to tu jest jeszcze jeden. Tu jest jeden, a tam jest drugi. Obydwa ślepe i głuche. O, jeszcze kapibara. Gość patrzy. Co to tam skoczyło? Tak więc kończy się na wzdrędze. No, magic. Czy co to tam było? Księżyc sobie świeci. Zobaczę, może jeszcze na tym polu jakieś zwierzęta hasają. Nie hasają. Koniec meczu, odgwizdał.